Że ktoś jest z Cypru, z Limassol, kochani? Londyn, Poznań, Holandia. No, widzę, cała Europa z nami jest, to dobrze. Gdynia, Ruda Śląska. A z Częstochowy ktoś jest? O, ktoś No, jest z Cypru. ja jestem z Częstochowy. Ciekawe, czy ktoś jeszcze się przyzna. O, Łazbrzeg, Kielce, są o Kielce, jest. widziałam, ktoś jest z Cypru, przyznał się. Czy może się znamy? To był Adrian. Łódź wita, ok, Irlandia Północna, Bielsko, UK. No, dużo znajomych. Widzę po nikach, że dużo stałych bywalców. To się bardzo cieszymy, że też zawitaliście na nasze dzisiejsze Na spotkanie. konferencji w Dubaju się poznaliśmy, napisał Adrian, Łukasz, widzisz? Wow, no czuję się No. zazdrosny, czuję się zazdrosny. Było trzeba lecieć, no widzisz? Adrian, chyba zaraz muszę usunąć tego gagatka, O, coś mi witam też Kubę od z Żartuję Harvesta, z oczywiście. FX Wear, od Marcina Mądrzaka napisał, że jest na Tak, czacie. widzę. Cześć Czyli Jakub, cześć Jakub. cała ekipa. Kochani, a kto jest pierwszy raz u nas dzisiaj na webinarze Właśnie, w dobre szkole pytanie. Fibonacci? No jest, dużo osób, zobacz Łukasz. Cały Powiemy czas Wam, moi szkoła drodzy, od czego rozrasta. zacząć. Myślę, Karinka, Ty powiesz, prawda? Od paczki edukacyjnej, żeby te materiały wprowadzić, pokazać, zwłaszcza dla nowych osób, nie? Jak Dokładnie, ja może wszystko na zacząć swoją sam przygodę. koniec powiem. Dzisiaj Łukasz zaczyna, a ja będę tą wisienką Słuchajcie, na myślę, że torcie, możemy niech będzie. zaczynać pomalutku. Dzisiaj mamy cztery przykłady. Jak widzicie na platformie, w ogóle dajcie znać, czy widać ekran, czy widać platformę. Ja wiem, że jest kolorowo, ale akurat dzisiaj tak ma być. To wszystko, co tutaj widzicie, ma dosyć duże znaczenie, także sobie o tym wszystkim porozmawiamy. Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania są strefy wolumenowe. W ujęciu takim geometrycznym, w połączeniu z FIBO, oczywiście z falami, z Elliottem. Ale też pokażę Wam takie dwa setupy. Dwa setupy, jeden agresywny, drugi bardziej bezpieczny. Takie moje dwa ulubione. Każdy sobie może wybrać, co będzie chciał u siebie wykorzystywać. Omówię oczywiście jeden i drugi. Także zaczynamy. Myślę, że możemy zacząć od setupu na eurojenie. Tu są tego typu zagrania na wartościach. Dajcie znać, czy widzicie te wartości na końcach fali, na końcach swingu. Tutaj mamy pewne odcinki, prawda? Dołki, szczyty. Tak musimy zawsze w kontekście wolumenu na falach operować, czyli dołek pokazuje nam wartość skumulowaną pewnych kontraktów, które miały miejsce na danym odcinku. Na szczycie oczywiście to samo na fali wzrostowej. Widzimy to, czy nie widzimy? Dajcie znać. Czy każdy to widzi? No niestety ciężko tę czcionkę powiększyć, także nie jestem w stanie tego zrobić, no ale jak jest, myślę, jakość jest ok, widać, tak? Jakość jest dostateczna, czytelnie. No dobra. Na co zwracamy uwagę? Przede wszystkim zwracamy uwagę w momencie, jeżeli jest wybijany nowy dołek, to pytanie już do takich bardziej zaawansowanych traderów, to co jest dla mnie bardzo ważne? Jeżeli mamy trend spadkowy, tak jak tutaj na eurojenie, do tego momentu, tutaj do tego dołka dosyć mocny trend spadkowy. Teraz pytanie, jeżeli wybijamy nowy dołek, nowy minima, to co jest dla nas najważniejsze? Jakiego rodzaju informacja? Pytanie do Was. Duży wolumen czy niski wolumen? No bo zarówno ten duży, jak i niski coś nam mówi, prawda? Daje nam pewnego rodzaju informacje. Jeżeli byłby wolumen większy, proszę zobaczyć, tu jest akurat odwrotnie, tak? Ale jeżeli byłby większy wolumen od poprzedniego dołka, to jaka to jest dla nas informacja? Że podaż nie dość, że się utrzymuje, to ona jeszcze narasta. A jeżeli narasta, to znaczy, że trend będzie kontynuowany, będą dalsze spadki. Tak jak tutaj Mirek napisał. Dokładnie. Jeżeli mam informację odwrotną, czyli jest wybijany nowy dołek, tak jak tutaj, to minimum z 16 listopada, na wolumenie widzimy malutkim, bo jest 0,7 tysiąca, tak, czy 700 kontraktów, a tu było 1,9, prawie 2 tysiące, czyli 1 trzecia. No to jest jaka dla mnie informacja, że w tym momencie ten dołek prawdopodobnie kończy spadki na eurojenie. I teraz pytanie, jak takie dołki, oprócz tego, że mamy te informacje wolumenowe, jak je technicznie rozegrać, jak mamy wyznaczyć za pomocą pewnych narzędzi tego typu minima? Pytanie do Was. Myślę, że tutaj sprawne oko już to dostrzeże, bo tutaj będą dokładnie dwa pomiary, ale chciałbym usłyszeć odpowiedź od Was. Co takiego należy zrobić, żeby wyłapać ten dołek, proszę zobaczyć, na 0,7 czy na 700 kontraktów, nie? Widzimy czy nie widzimy? Mierzenia zewnętrzne podpowiadacie. POKI, OK, czyli pomiar ostatnich korekt wzrostowych. Dokonujemy jeden pomiar, tak. Zobaczmy. I dokonujemy pomiar
Następny. Czy pytanie do Was, czy wszyscy widzą te wszystkie dwie korekty wzrostowe? Ja je zaznaczę, bo one są dosyć małe, natomiast w tym momencie są bardzo istotne w kontekście pomiaru, tak? Bo mierzymy jedną i drugą. To jest najczęstsze pytanie w ogóle, jakie ja dostaję. Łukasz, jaką falę należy pomierzyć, jak widzimy coś takiego? Odpowiedź jest bardzo prosta, każdą. Jeżeli byłyby trzy sekwencje po sobie, mierzymy wszystkie trzy fale tego typu narzędziem, tak? Czy mierzeniem zewnętrznym. Co widzimy? No widzimy przede wszystkim, proszę zobaczyć, 161,8 tutaj, czyli to jest dla mnie już informacja taka techniczna, geometryczna, że ten dołek jest oparty na poziomach FIBO, no nie byle jakich, bo duże FI 161,8 na małym wolumenie. Jaka jest w tym momencie dla mnie informacja, dla mnie, dla nas, dla traderów, że ten dołek jest zrobiony na malejącej podaży, czyli jakiś popyt się może uaktywniać, ta podaż za chwilę się wyczerpie, czyli wzrosty przed nami, tak? I teraz pytanie, jak możemy do tego trendu podłączyć się? Mamy dwa takie momenty, które ja wykorzystuję. Pierwsze to jest wejście agresywne, czyli łapanie tego spadającego noża. Oczywiście ma minusy takie, że można, no jak to łapanie noża, można się skaleczyć, prawda? Drugie wejście bardziej bezpieczne, czyli bierzemy pod uwagę ostatni dołek, czyli ten dołek i sprawdzamy, gdzie jest ten poziom i czekamy na ponowny test, ale za chwilę, tak? No zobaczcie, tutaj był dołek 15 listopada, tu mamy minimum 16 i ponowny test, czyli głowa z ramionami, prawda, lewe ramię, głowa, prawe ramię, jest na tym samym poziomie. I tutaj bardzo ważny też jest wolumen, proszę zobaczyć, który już zaczyna narastać, wolumen popytowy oczywiście. Czyli mamy połączenie dwóch technik, tak, wejście agresywne na bezpośrednio jak najbliżej poziomów FIBO, czyli na 161 i wejście bezpieczne w momencie, jak ruch zaczyna się już wypełniać, w sensie takim, że widzimy popyt, widzimy falę. Dajcie znać, czy ten przykład jest jasny, czy on jest zrozumiały, czy jest łatwy, czy jest trudny, bo to też nas interesuje na tych spotkaniach we wtorki o 18, czy nie, jakby troszeczkę nie przesadzamy z trudnością i stopniem skomplikowania. Dajcie znać, 1 bardzo łatwy, 10 bardzo trudny. Okay? Proszę o informację, 1 bardzo łatwy, 10 bardzo trudny. Tak? Łukasz, też również wejdę Ci w słowo. Tak? Kochani, jeżeli wśród nas są traderzy, którzy do tej pory nie pracowali z wolumenem, my go nazywamy wolumenem rzeczywistym, ponieważ jest to wolumen z kontraktów terminowych futures. Jeżeli ktoś nie pracował do tej pory z wolumenem cluster delta i z wolumenem skumulowanym od FXWare, bardzo proszę skontaktujcie się ze mną, czy mailowo, czy na Telegramie. Ja Was pokieruję, jak po prostu sobie zorganizować ten cały wolumen, żebyście byli po prostu przygotowani na zajęcia z Łukaszem tutaj z wolumenu skumulowanego. Ja też o tym powiem, tak. Bo po nowym roku ruszamy, tak? Ruszamy z projektem wolumen skumulowany Forex. Za chwilkę dosłownie 2-3 zdania powiem, co przygotowaliśmy od stycznia, bo po nowym roku to wszystko od nas otrzymacie, czyli tak jak Karina powiedziała, oprogramowanie, wskaźnik, dostęp do danych rzeczywistych, połączenie z cluster delta, to co chłopaki z FXWare przygotowali, jakby w pakiecie macie wszystko w jednej paczce, nie? Na razie chcę jeszcze pokazać przykłady, które tutaj naprawdę rzucają się w oczy, tak? Dzisiaj na złocie setup oparty na mierzeniach zewnętrznych. I tutaj pojawiają się zawsze dwa pytania, najczęściej dwa pytania, tak? Po pierwsze, jak wyłapać taki szczyt, czyli tutaj to dzisiaj na poziomie 1,877,76. I no i drugie pytanie, jaki powinien być wolumen, mniejszy czy większy od poprzedniego? Tutaj troszeczkę mi ucięło tekst. Jak sądzicie, ten szczyt jest wybijany najczęściej na poziomie jakim? Na jakiej wartości? Piszecie mi poziomy FIBO. To dobrze, widzę, są z nami miłośnicy techniki FIBO. To bardzo dobrze, Fibonacci, fale, wolumen. Oczywiście zawsze w tej kolejności. Natomiast tutaj było pytanie bardziej o wolumen, bo dzisiaj mówimy troszeczkę o tych wartościach na falach, wolumen skumulowany na falach, świetna rzecz. To są te wszystkie wartości, które tutaj doskonale widać wyraźnie. Jeden rzut oka wystarczy na to, żeby spojrzeć, czy jest popyt, czy jest podaż, tak? Czy popyt słabnie, czy podaż rośnie. No, nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii, bo to po prostu widać po wartościach. Oczywiście piszecie, że wolumen jest mały, bo 1,7, a wcześniej było 14,7. No to widać, prawda, że jest ile mniejszy? No ponad 10 razy mniejszy, nie? Czyli wybicie jest sztuczne, tak? Chwilowy popyt, końcówka, sztuczny popyt, jak często o tym mówimy. Pojawia się kolejne pytanie, czy ten szczyt był do wyłapania na podstawie mierzeń FIBO? Zanim wykonam te mierzenia, chciałbym Wam zadać to pytanie, czy już gdzieś widzicie pomysły czy fale,
które można by pomierzyć, dzięki którym zobaczymy, że tamten szczyt był na poziomach Fibonacciego. Pytanie do Was. Piszecie, że ma być mniejszy wolumen od poprzedniego szczytu. O, Karol napisał, że brał, czyli nasza szkoła. Gratuluję, ja też brałem. Zniesienia zewnętrzne, Józek podpowiada. Dokładnie, tutaj, słuchajcie, były dwa poziomy, dwa zewnętrzne, prawda? Czy doskonale te mierzenia znacie, kojarzycie? Jeżeli z nami jesteście, mierzymy jedną, drugą falę. Zobaczcie, jak to ładnie pracuje. 161,8 to jest ta strefa różowa, ta strefa podażowa. I znowu to samo, 161 z jednego pomiaru i 161 z pomiaru kolejnego, prawda? Czyli dwie fale mierzymy, wolumen malejący, zobaczcie, podażowy w tym momencie pokazuje nam przejęcie czy no, jakby mocno podaż, która w tym momencie się zaczyna uaktywniać. Co się dzieje? Jednak dochodzi do FIBO, maleje popyt i mamy mocne odbicie. Jakie to są interwały? Słuchajcie, to są interwały niskie, bo na wolumenie ja głównie albo skalpuję, albo uprawiam taki trading jednosesyjny, no typowy day trading, czyli interwałem 5-15 i te punkty zwrotne naprawdę jesteśmy w stanie wyłapywać. To doskonale widać wtedy, prawda? No bo na H1, H4 jakby czas tworzenia się całego setupu też jest dłuższy. Ok, kolejny przykład, jaki przygotowałem na dolarze do jena, to są też takie ulubione nasze setupy w momencie bardzo bezpiecznego zagrania. Natomiast zanim przejdę, jeszcze drugie pytanie do tego drugiego przykładu. Czy ten setup, czyli wyłapanie tego szczytu na złocie, też mi napiszcie w skali od 1 do 10, 1 bardzo łatwy, 10 bardzo trudny. 10 na takiej zasadzie, że samodzielnie bylibyście w stanie to zinterpretować, czyli pomierzyć FIBO, jedną falę, drugą falę, zinterpretować z wolumenem, podjąć tę decyzję i jakby wysnuć takie podobne wnioski, o których tutaj rozmawiamy. To jest dla mnie bardzo ważne, tak? Na ile jesteście już samodzielni, tak? Jakie elementy trzeba powtórzyć, bo jak wiecie, przygotowujemy bardzo duże projekty po nowym roku i to jest też dla mnie ważne, żeby uzupełnić pewnego rodzaju wiedzę, tak? Żebyście samodzielnie byli w stanie pracować z rynkiem. A 7, 2, 5, odpowiedzi widzę są bardzo różne. O, dla Leszka jest to bardzo łatwe, napisał jedyneczkę. Ale widzę, że tak się pojawia szóstka, piątka, najczęściej siódemka. No, czyli jeszcze samodzielnie byłoby ciężko, tak? Rozumiem, takie setupy wyłapać. No nie jest to łatwe. Ja powiem Wam, pracowałem kilka dobrych lat z rynkiem, łącząc wszystkie trzy elementy mojej strategii, tak? Czyli techniki FIBO, to jest fale Liotta, czyli Fibonacci fale i wolumen, to co pokazuje. No bo tych elementów jest naprawdę dużo i trzeba wiedzieć, co z czym połączyć odpowiednio, tak? A nie grać na wszystko. Trzeci przykład, na dolarze do jena. Punkt odniesienia z lewej strony wykresu. Chciałbym, żebyście parę rzeczy zapamiętali z dzisiejszego spotkania, między innymi tę sekwencję, bo to jest dosyć ważna zasada, że wszelkiego rodzaju potwierdzenia, czy to układy oparte na biegunowości, czy jakieś dołki, wcześniejsze wsparcie, opory, pivoty i tak dalej, to wszystko widać na zasadzie wcześniejszych testów. No i tutaj mamy z kolei taki setup bardzo przyjemny i bardzo łatwy, bym powiedział, tak? Może nie bardzo, ale łatwy, w miarę łatwy do nauki. Polega na tym, że mamy odniesienie z lewej strony, czyli tutaj ten dołek z 11 listopada, mamy ponowne testy, mamy moment wybicia, zobaczcie, na mniejszym wolumenie, wszyscy to widzimy, mamy 1,8, a tu było 9,7. Dajcie mi proszę znać na czacie, czy każdy to widzi, że ta wartość, tak, tu było 9,7, a wybicie jest na 1,8. Czy to widzimy? Bo to są dwie takie wartości, dwa elementy, na które koniecznie w takich sytuacjach musimy zwrócić uwagę. Czyli mamy wybicie niby nowego minimum, tak by się wydawało, prawda? No bo ten dołek jest niżej, aniżeli ten z 11. No ale co się dzieje? Jest na wolumenie naprawdę mniejszym. No tu było 9,7, prawie 10 tysięcy kontraktów, a tylko tutaj 1,8. Jaka to jest informacja? Że to wybicie jest chwilowe, sztuczne. Za chwilę będzie popyt, tak? Bo jest na zasadzie, nie wiem, czyszczenia stop lossów, są takie zagrania. I potem, zobaczcie, ten dołek, tam gdzie było 9,7 kontraktów, co się dzieje? Jest przetestowany. Nawet trzykrotnie, bo już powinienem pierwszy test zaznaczyć tutaj, tu jest drugi i tutaj nawet dostrzegamy trzeci. Ale co jest bardzo ważne do zapamiętania, że nie jest testowany przez rynek ten dołek na 1,8, tylko ten, gdzie była duża liczba kontraktów. Okay? Czyli mamy też dosyć ważną taką sekwencję opartą no, na OLGR, że jest taka formacja odwrócona głowa z ramionami, lewe ramię, głowa na dole i prawe ramię jest na tym samym poziomie co lewe. Dobra, dajcie znać, czy jest to jasne, czy jest to zrozumiałe, bo jeszcze mam czwarty przykład, równie ciekawy, na S&P. I znowu jakbyście mogli mi ocenić, czy to jest dla Was przykład łatwy na zasadzie jedynki, czy trudny, czy bardzo trudny dziesiątki.
Okej, okay, 8, 9, 10, czwórka, no, czyli taki bym powiedział z tych trudniejszych, czy bardziej rozbudowanych, bo wcale jakiś bardzo trudny nie jest, ale najważniejszym, chyba najtrudniejszym elementem jest to, że ma być połączenie odpowiednich elementów ze sobą, nie? I też trzeba wiedzieć oczywiście, jakie elementy łączyć. No dobra, lecimy dalej. Jak rozegrać odbicie od 61,8 FIBO? Pytanie do Was. Jak rozegrać, moi drodzy, czy jak poprowadzić pozycję? Bo wejście w pozycję to jest jedno, a ważniejszym elementem jest wyjście z pozycji, a dla mnie jest jeszcze jeden, trzeci element, czyli prowadzenie pozycji. Prowadzenie na zasadzie sprawdzania, jakie wartości wolumenowe, proszę zobaczyć, pojawiają się na ostatnich, czy na kolejnych dołkach. Mamy odbicie od 61. To jest zagranie, które też no, Karina pokazywałaś w Dubaju, prawda, na kontekście złota. No, to jest uniwersalny współczynnik, prawda? Doskonale działa, ma dużą skuteczność, dużą precyzję. Działa na wszystkim, na S&P, na złocie, na dolarze do jena, na kryptowalutach, na bitcoinie. No i faktycznie to odbicie na S&P nastąpiło. I teraz co się dzieje? Proszę zobaczyć. Jedna rzecz, którą chcę Wam pokazać. Jaką wartość tutaj widzimy? 1,1. OK? Widać? Widać. Padło pytanie, czy day trading. Tak, głównie to są niskie interwały czasowe, jak widzimy M5, M15, czyli day trading. A kolejna rzecz, proszę zobaczyć, co się dzieje. Wybicie na 0,4. I tutaj pytanie, bardzo ważne pytanie do Was. Co się dzieje w momencie, jakbym miał krótką pozycję? Rynek wybija nowy dołek na mniejszym wolumenie, a popyt się, zobaczcie, zaczyna pomału pokazywać. Jaka to jest dla mnie informacja? Po pierwsze, że muszę uważać, bo popyt zaczyna się uaktywniać, czyli podaż słabnie, czyli spadki za chwilę mogą się co? Zakończyć, tak? A jestem w krótkiej pozycji, więc pomału myśleć powinienem już o zamykaniu pozycji. Zobaczcie, co się stało dalej. Niby został wybity nowy dołek za chwilę, na jakim wolumenie? 0,1, a popyt się nie dość, że utrzymuje, to on jeszcze narasta. Jakie powinno być zachowanie day tradera, profesjonalisty, jeżeli widzi, że wolumen maleje, a popyt zaczyna się uaktywniać, a ja jestem w krótkiej pozycji? Uciekamy, zamykamy. Wiemy to, co jest, bardzo dobrze. Prawda? Jest to logiczne podejście dla Was? Dajcie znać, czy to jest, bo to musi być taka analiza logiczna, połączenie trzech elementów FIBO, czyli to odbicie od 61, fale, no bo widzimy, że fala się kończy na poziomie FIBO i wolumen, który daje nam informację o tym, kto ma w danym momencie przewagę, czy popyt, czy podaż, czy popyt, tak jak tutaj ta podaż słabnie, prawda, i wchodzi popyt. No to wszystko musimy równolegle kojarzyć. Czy może być odwrócenie pozycji? Dobrze, fajnie, Jacku, napisałeś, może być, jak najbardziej. Zobaczmy zresztą też, co się stało, z ciekawości. No bo jeżeli podaż się tutaj już osłabiała, no to popyt powinien przejąć kontrolę. No i zresztą widzimy, zobaczcie. Zobaczcie, gdzie poszliśmy, tak? Na 4700. Więc jak najbardziej ma tego typu zastosowanie też sens. Pytania. Cztery przykłady były na dzisiaj przygotowane na tych strefach wolumenowych. Dajcie znać, czy są jakieś pytania. Miało być 10 przykładów, Łukasz. Oj, byłem zajęty tradingiem, Karinka, nie miałem czasu na to wszystko. Ale... Na następnym webinarze 12 grudnia będę ja pokazywać swoje przykłady swojego tradingu. 14? 14 grudnia. 14 grudnia. Tak, temat oczywiście będzie przez nas jeszcze rozbudowywany, bo ruszamy z wolumenem skumulowanym, czyli tak jak wspomnieliśmy, będzie no, kompleksowo dostaniecie od nas wszystko i wolumen na falach, i instalacje, i cluster delta, i też cały projekt edukacyjny, jak czytać wszystkie te zależności, ale to po nowym roku, od stycznia ruszamy. No kilka niespodzianek mamy. Myślę, że Karina, już możemy na tym etapie, mogę ci oddawać głos pomału, żebyś o tych niespodziankach oddawać głos jeszcze dla naszych traderów. Tak, Łukasz, myślę, ja jeszcze tutaj bym coś dodała, ponieważ tak, widzę, że chyba niektóre osoby, które są nowe, oczywiście no nie za bardzo, prawda, rozróżniają wolumen tickowy, prawda, z futuresów skumulowany, więc aha, tak jak tutaj napisał chyba Bartek, takie osoby jak najbardziej napiszcie do mnie e-mail,
czy na Telegramie i ja Wam wyślę webinar, gdzie z Łukaszem po prostu wyjaśnialiśmy, jaka jest różnica między tym wolumenem tickowym, który jest na każdej MT4, ale on nam po prostu żadnych informacji nie dostarcza, tak? Wyślę Wam webinar, gdzie Marcin Mądrzak z naszej ekipy pokazywał całą instalację wolumenu, prawda, skumulowanego. Łukasz pokazywał, jak zainstalować klaster Delta, więc mamy całą bibliotekę, więc osoby, które dopiero zaczynają pracę z wolumenem, nic nie straciły, będziecie mieć czas po prostu to wszystko nadrobić, tak? I jak najbardziej będziecie mogli wziąć tak udział samo w całym, prawda, tutaj projekcie. Tak samo nagrania z grupy wolumenowej. To był półroczny projekt. Spotykaliśmy się minimum raz w tygodniu i były tam i live tradingi, i edukacyjne spotkania, i cała narzędziówka, proces instalacji. To wszystko razem przerabialiśmy, tam jest masa materiałów, którą dobrze by było, żebyście też przerobili, bo to jest świetne przygotowanie w kontekście nowego projektu. Padło pytanie odnośnie tego wolumenu. Ja wiem, że jest dużo pojęć i nowe osoby mogą za bardzo nie rozumieć, nie kojarzyć, tickowy, realny, rzeczywisty, skumulowany, nie? Czym się różni ten od tamtego? Tak. Takim uproszczeniu, wolumen skumulowany to jest to, co widzimy na dole, czyli to są te zsumowane wartości. Ja na przykład się w tym specjalizuję. Wolumen rzeczywisty też oczywiście obserwuję, ale bardziej czuję wolumen skumulowany, tak? No, kwestia specjalizacji pewnej i połączenia z FIBO. To są te wartości na falach. I tutaj doskonale widzimy, że jest to, że ma to przełożenie. Nie wiem, czy mi ekran przez chwilę nie zaczął. To chyba ja niechcący, Łukasz, wyłączyłam, bo chciałam przejąć już władzę wszystko. Na dzisiejszym webinarze, rozumiem. Tak, muszę. Dobrze, wszystko. Że nie w całym FIBO-teamie. Bo czułbym się zagrożony. Okej, ale to tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o moją część. Pytań nie było, starałem się na bieżąco odpowiadać, także myślę, że mogę oddawać głos Karinie już. Chyba, że są pytania, to śmiało teraz, a jak nie ma, to na koniec. Kochani, ja jeszcze odnośnie tutaj tego wolumenu dodam dosłownie takie dwa zdania, co już wiele, wiele razy powtarzałam. My jako traderzy detaliczni na rynku Forex, ogólnikowo jak nazywamy ten rynek, my nie poruszamy tym rynkiem, zgadza się? Jeżeli chcemy grać z dużymi graczami przy jednym stole, tak, no to powinniśmy robić to, co oni robią, tak, na rynku, czyli podążać za nimi i właśnie do tego służy cała potęga wolumenu, więc jak najbardziej jesteście wszyscy zaproszeni do naszego projektu. I teraz tak, moi drodzy. Padają pytania, że Karinka, jak pisać do ciebie najlepiej, na maila czy na Telegram? Jak byś mogła wysłać? Na Telegram. Słuchajcie, chyba, mój e-mail standardowo od 3 lat k.kowalska@orbex.com. Jak wiecie, lubię Orbex. Jest to, myślę, że jeden z naszych ulubionych brokerów. W sumie myślę, że ponad 1000 traderów z naszej całej ekipy tutaj handluje, więc jak najbardziej bardzo fajne warunki dla traderów zarówno początkujących i traderów już na wyższym szczeblu. Broker sprawdzony. Możecie również do mnie napisać na Telegramie. T.mi, calineczka jak ta z bajki, CY, przesyłam Wam link. Więc jak najbardziej możecie się do mnie odezwać, więc mogę Wam podesłać wszystkie wskaźniki, które potrzebujecie, wszystkie paczki edukacyjne. Kochani, standardowo ostrzeżenie o ryzyku. Pamiętajcie, że nasze wszystkie webinary są prowadzone jedynie w celach edukacyjnych. I również proszę pamiętajcie, że handel kontraktami CFD wiąże się z dużym ryzykiem i nigdy nie powinniśmy inwestować środków, na których po prostu utraty nie możemy sobie pozwolić. Większość osób mnie zna, dla tych osób, które mnie nie znają, no to prowadzę szkołę Fibonacci Team School z Łukaszem już parę lat, jestem odpowiedzialna za polskich traderów Fibonacci Team School, brokera Orbex i z rynkami finansowymi, moi drodzy, jestem związana już od 2014 roku. I teraz tak jak powiedziałam na samym początku, dzisiaj nie skupię się na opisywaniu przykładów ze swojego tradingu. Na tym skupię się na następnym webinarze, który będzie 14 grudnia. Pokażę Wam, jak ja z kolei korzystam z wolumenu w swoim tradingu, głównie na DAX-ie. A dzisiaj, moi drodzy, na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania chciałabym jeszcze raz poinformować Was z Łukaszem,
iż oficjalnie otworzyliśmy pierwszy instytut tradingu Fibonacci Team School w Polsce i po raz pierwszy nasi traderzy mogą wziąć udział w zamkniętych warsztatach tradingowych Instytutu Łukasza, które oczywiście będą trwać kilka miesięcy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ na ostatnim webinarze oficjalnie poinformowaliśmy Was, że powstał Instytut Tradingu i na co dzień otrzymuję ogrom pytań, zarówno ja i Łukasz, dlatego dzisiaj chciałam troszeczkę Wam jeszcze raz przybliżyć całą ideę tego Instytutu Tradingu. Kochani, głównym celem Instytutu Tradingu jest stworzenie grupy zaawansowanych traderów. Będziemy oferować zaawansowaną edukację na najwyższym profesjonalnym poziomie, dzięki której wychowankowie Instytutu Tradingu staną się profesjonalnymi traderami, którzy po prostu będą w stanie aktywnie inwestować na największych giełdach świata. Oczywiście, co tutaj chciałam zaznaczyć, że jedynie osoby, które przejdą rozmowę kwalifikacyjną, może ona być odbyta ze mną albo z Łukaszem, będą mogły należeć do Instytutu Tradingu. Dlaczego? Ponieważ szukamy jedynie osób, które mają odpowiednie cechy i predyspozycje, a także podstawowe doświadczenie rynkowe. Pamiętajcie, że jedynie 100% zaangażowanie i ciężka codzienna praca gwarantuje sukces. Ja również ze swojego długoletniego, myślę już, doświadczenia mogę Wam jedynie powiedzieć, że warto inwestować we własną edukację, oczywiście w odpowiednich miejscach, ponieważ zawsze takie inwestycje uważam, że przynoszą obfite plony w przyszłości. Ja, jak wiecie, jestem oczywiście wychowanką Łukasza, dlatego jak najbardziej mogę polecić Wam edukację w Instytucie Tradingu Fibonacci Team School, ponieważ uważam, że dzięki takiemu profesjonalnemu kursowi możemy naprawdę zmienić swoje życie, ponieważ pamiętajcie, że taka wiedza, profesjonalna wiedza na temat rynków finansowych otwiera drzwi na całym świecie, tak? Więc myślę, że możecie sobie przykładowo wziąć mnie za taki żywy przykład, że chcieć to móc, naprawdę jeżeli chcemy, możemy osiągnąć wiele w naszym życiu. Kochani, konkrety. Wrócę do pierwszego slajdu. Co tutaj mamy napisane na tym slajdzie? Solidny biznesplan podstawą każdego biznesu i również każdy przyszłościowy, potencjalny trader musi zacząć od stworzenia takiego, jak ja to nazywam z Łukaszem, indywidualnego planu tradingowego pod samego siebie. Pamiętajmy, że każdy z nas jest inny, każdy ma inny charakter, każdy ma inny harmonogram dnia. Dlatego jedni traderzy będą preferować scalping na sesji europejskiej, inni traderzy scalping na sesji amerykańskiej, a jeszcze inna grupa traderów będzie preferować trading długoterminowy. I jedni traderzy, kochani, skupią się jedynie na koszyku walut, inni zajmą się indeksami, inni surowcami. Dlatego Instytut Tradingu skupi się indywidualnie na potrzebach przyszłościowych traderów, aby każdy na koniec był w pełni wyedukowany i przygotowany do tradingu na żywym rynku. Ja bym jeszcze dodał może, że naszym zadaniem jest sprawienie, żeby każdy był samodzielny na tym rynku. Tak, żeby każdy potrafił samodzielnie pokazywać czy tradować na zasadzie odczytywania pewnych wartości, szukania setupów i posługiwania się odpowiednimi narzędziami. To jest mega, mega ważne dla nas, taka główna chyba idea, żeby was tego nauczyć, tak? Na żywo. Dokładnie. I moi drodzy, przez wielu traderów, z którymi ja mam kontakt od wielu, wielu lat, traderzy bardzo często pomijają bardzo, myślę, że jeden z najważniejszych aspektów tradingu, który będzie przynosił sukcesu, jak tutaj widzicie, jest to psychologia tradingu, więc dlatego proszę, nie zapominajmy nigdy o psychologii skutecznego tradingu, ponieważ największymi wrogami, moi drodzy, naszego inwestowania są strach i chciwość. Jeśli nie uporamy się z tymi dwoma demonami tradingowymi, ja tak nazywam, te dwa czynniki, nie będziemy w stanie potrafić umiejętnie i odpowiedzialnie zarządzać swoim kapitałem, a to jedynie, jak wiecie,
dużo osób niestety ze swojego doświadczenia będzie prowadzić jedynie do porażek na rynku. Dlatego w Instytucie Tradingu otrzymacie, co jest bardzo, bardzo ważne, kompleksowe przygotowanie z każdej strony. Tutaj będziecie w stanie się otworzyć i przezwyciężyć swoje wszystkie problemy rynkowe. Więc to, co wam teraz mówię, to jest akurat z mojego doświadczenia, ponieważ ja też się uczyłam w Instytucie Tradingu parę lat temu u Łukasza i mogę wam jedynie powiedzieć ze swojego doświadczenia, jeśli, to jest to taka rada, takie światełko w tunelu, jeśli zapanuje spokój w naszym umyśle, to wtedy umiejętne zarządzanie kapitałem stanie się dla was bardzo oczywiste i będziecie w stanie jedynie skupić się na wybranej strategii handlowej, która, tak jak powiedziałam na samym początku, będzie oparta na waszym indywidualnym planie tradingowym. Więc moi drodzy, wszystkie osoby, które na co dzień zajmują się tradingiem, ale jednak niestety nie osiągacie satysfakcjonujących rezultatów, tak? Jesteście niezadowoleni ze swoich wyników, ponieważ nie oszukujmy się, tych wyników nie ma, prawda? A chcielibyście coś zmienić na lepsze w swoim tradingu, jak najbardziej jesteście zaproszeni do kontaktu ze mną lub z Łukaszem w celu takiej rozmowy kwalifikacyjnej do Instytutu Tradingu. Przeprowadzimy razem rozmowę i razem zadecydujemy, czy taki Instytut Tradingu jest dla mnie i czy to jest to, co ja oczekuję jako przyszłościowy trader. Więc myślę, że z mojej strony, Łukasz, to wszystko. Pytanie do was, moi drodzy, tak. Czy są z nami osoby, które już wiedzą, że chciałyby spróbować swoich sił i wziąć udział w instytucie? Dajcie nam znać na czacie. Wow, ilu chętnych. Nie wiem, czy pomieścimy was wszystkich, ale na pewno z każdym taką rozmowę przeprowadzimy, żebyśmy wspólnie zadecydowali, bo musimy też wam zadać kilka pytań, poznać troszeczkę wasze podejście, czy chcecie się zajmować profesjonalnie tradingiem, tak jak my, czy jesteście na początku swojej drogi, co należy usprawnić, co należy poprawić. Powiemy też wam, jaka forma jest przygotowanych spotkań. No, bo to są bardzo zaawansowane rzeczy i chyba najbardziej zaawansowane, myślę, że mogę tak powiedzieć, najbardziej zaawansowany i rozbudowany taka forma szkoleń w Polsce, prawda? Forma warsztatów, bo to nie są szkolenia, to są bardziej warsztaty na zasadzie takiego bieżącego kontaktu z każdym, prowadzenia czy odpowiednich ćwiczeń, inna forma nauki, przede wszystkim na żywym rynku, także to nie będą, wiecie, takie suche webinary, do jakich może jesteście przyzwyczajeni do tej pory, ale troszeczkę inna forma spotkań, bardziej interaktywna. Tak, to jest bardzo ważne, żeby forma spotkań była jak najbardziej praktyczna i taka interaktywna, żeby każdy brał czynny udział, a nie bierny. No bo bierny to polega na tym, że my słuchamy, oglądamy jak wykładu na uczelni, tak, prawda? Tak, i niektórzy się boją zadać pytanie, wstydzą, ktoś czegoś nie łapie, a nam zależy na tym, żeby jak jest 30 osób w pokoju, żeby każda osoba dostała odpowiedź na swoje pytanie, żeby każda osoba się czegoś nauczyła, tak? Żeby każdy się otworzył, Łukasz, żeby każdy, prawda? Się otworzył, naprawdę. Jakie ma problemy do tej pory w tradingu, czego nie możecie przezwyciężyć, prawda? Jakie aspekty są dla was najbardziej problematyczne, tak? Pamiętajcie, gdzie musimy najbardziej popracować. Pamiętajcie, że grupy będą też bardzo małe, kameralne, bo forma warsztatów jest, forma spotkań będzie warsztatowa, to jest najlepsza forma do nauki każdego tak naprawdę czy biznesu, czy dziedziny. No w tradingu jak najbardziej też, więc to będą małe kameralne grupy, każdy będzie mógł spokojnie zadać pytanie, z każdym będziemy mogli podyskutować na różne tematy, tradingowe, około tradingowe, z psychologii, z narzędzi, coś powtórzyć, materiały dodatkowe, no jakby pełne wsparcie w każdym zakresie od nas otrzymacie. Dlaczego o to zapytałem? Czy są z nami chętne? No, czy, to ja wiem, że są chętne, ale jak duże jest tych osób, tu chciałem wiedzieć? Liczba miejsc niestety jest ograniczona. No właśnie, dobrze, że mi to Karinka pomogłaś to powiedzieć, no bo niestety, słuchajcie, stety albo niestety, musieliśmy tak zrobić. Nie robimy projektów masowych, tak jak robią to niektórzy. Uznajemy, że nie ma to sensu. No, naszym celem jest naprawdę nauczenie tradingu i pracujemy razem tak długo, aż materiał zostanie opanowany. Robimy małe, kameralne grupy warsztatowe, nie robimy suchych, nudnych wykładów, prawda? No bo ta forma jest słaba, my robimy taką formę no, najbardziej efektywną. Więc pytanie do was, czy są z nami osoby naprawdę poważnie zorientowane i zainteresowane tym projektem? Macie formularz, ja wam wysłałem na czacie, na YouTubie również, opuściłem na wszelki wypadek, mamy tyle osób, że nie wszyscy się pomieścili. Cieszymy się, że jest tak duże zainteresowanie.
Macie formularz na czacie. Dajcie znać tylko, czy go widać. Tam możecie się zapisać. Tylko prosimy o komentarze, o zapis osoby, która jest poważnie zainteresowana, dobrze? Bo będziemy się z wami kontaktowali. Tak, ja każda osobiście rozmowa, z Łukaszem... Każda rozmowa, ile trwa, Karina, taka, gdzie poważnie tak 30, rozmawiamy? Około 35 pół godziny, minut, nie? Tak. Także pamiętajcie, że jeżeli do was dzwonimy, czy się zapisujecie, no to jest ta rozmowa naprawdę taka od serca, można powiedzieć, prawda? Żebyśmy dokładnie ocenili, na jakim etapie jesteście, czy możemy wam pomóc, jakie rozwiązania proponujemy, no i wspólnie decydujemy, czy bierzemy udział, czy nie. No bo pamiętajcie, że my się bardzo angażujemy, więc też jakby oczekujemy, że zaangażowanie od was z drugiej strony też musi być na 100%. My dajemy 100%, wy musicie dać 101%. Ja bym powiedział, że my dajemy 300%, bo jeszcze przygotowanie, materiały, live i tak dalej, jest masa materiału, nawet sobie tego nie wyobrażacie, ile dla was przygotowaliśmy, no bo to jest naprawdę dobrych kilka miesięcy pracy nad całym projektem, a i tak jeszcze dużo przed nami, no ale od stycznia spokojnie wystartujemy. Łukasz, czy mogę powiedzieć o niespodziance, którą myślę, że tak, szykujemy. Bo niektórzy pewnie się już nie mogą doczekać i pewnie tak, tutaj przyszli. Moi drodzy, to jest mój pomysł, więc idea całego Instytutu Tradingu, jak zakończymy warsztaty Instytutu Tradingu z Łukaszem, zorganizujemy dla traderów Instytutu Olimpiadę Fibonacci Team School i trzech najlepszych traderów wybierze się razem z Łukaszem tutaj na Cypr, do Limassol, na takie tygodniowe warsztaty tradingowe. Więc myślę, że warto zacząć się uczyć, Łukasz, prawda? Dajcie znać, co myślicie o takim pomyśle. No to jest, słuchajcie, taki pomysł, który nam chodzi. Tydzień ze mną i z Łukaszem, moi drodzy. No nie wiem, jak wytrzymamy razem, ale myślę, że jak wytrzymacie ze mną. Jak z tobą, czy ty ze mną? Czy my z tobą? Nie, myślę, że będzie bardzo fajny tydzień, bo będzie i praktyczny, czyli będą i obowiązki, i będą i przyjemności, tak, też, prawda? No bo wiadomo, nie samą pracą człowiek żyje, a że trading bardziej traktujemy jako styl życia, aniżeli pracę, to myślę, że to będzie bardzo fajnie wspólny spędzony czas. Każdego dnia live trading tutaj ode mnie z biura, z Orbexu, więc również będziecie mieć możliwość zobaczyć, jak ten cały biznes również wygląda od naszej tutaj strony, od mojej strony, więc myślę, że naprawdę... Jeżeli jak wybierzemy trzech szczęśliwców, no to będzie taki niezapomniany, prawda, wyjazd tradingowy, Łukasz, zgadza myślę, się? Myślę, że bardzo praktyczny będzie, prawda, no bo jednak nauka na żywym rynku, gdzieś tam no, w sercu tego biznesu, no bo nie ukrywajmy się, na Cyprze jest najwięcej w ogóle instytucji, funduszy, brokerów, prawda, cała jakby firm cała ta pierwsza liga, ekstra liga forexowa, to jest Cypr, tak? Więc i Dubaj oczywiście, i duże ośrodki finansowe, więc no, będąc jakby w środku... I do tego piękna, słoneczna wyspa, nie zapominajmy. Czyli cały jakby klimat też nam będzie pomagał i sprzyjał. Będzie sprzyjał z pewnością, więc nie będzie nostalgicznie. To jest oczywiście taka jakby nagroda, tak? No, ale najpierw dużo pracy będzie nas czekało z rynkiem, przygotowanie, wiecie, no cały proces nauki. No ale też mamy, tak jak Karina powiedziała, taką małą niespodziankę, żebyście też fajnie... No, spędzili ten czas z nami, no i żeby się zobaczyli, że faktycznie tradingu można się nauczyć, tak? No bo takie jest założenie tego projektu. Także bardzo prosimy o kontakt. Tutaj macie formularz jeszcze raz. Osoby, które już wiedzą, że chcą z nami porozmawiać, chcecie działać i wziąć udział w instytucie. Pamiętajcie, że ruszamy po nowym roku. Teraz mamy jeszcze miesiąc tam z haczykiem, żeby z każdym porozmawiać, skontaktować się, zebrać listę uczestników, poważnych osób. No i co? No i ruszamy po nowym roku, w styczniu. Także więc pamiętajmy, mamy, no, że troszkę ostatni czasu miesiąc, mamy. Prawda? Tak, Łukasz. Ale też ważna rzecz, żebyście nie zostawiali tego na ostatnią chwilę, prawda? Bo potem są święta, potem jest Sylwester, a po nowym roku ruszamy. Tak. A jeszcze z każdym jednak musimy troszeczkę porozmawiać i to zadecydować, nie? Więc proszę się nie wstydzić, pisać się do mnie. Do nas, jak najbardziej jestem przyjazną osobą, jak... Ogrom traderów Fibonacci Team School może potwierdzić, więc jestem tutaj dla was, Łukasz tak samo, więc skontaktujcie się i razem porozmawiamy i zadecydujemy, czy właśnie powinniście należeć do Instytutu Tradingu. Chyba, że macie jakieś pytania teraz do nas, to śmiało, możemy odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. Czy da się umówić rozmowę tak koło 17? Jak najbardziej, jesteśmy elastyczni, prawda? Czy tak. Do południa, czy po południu, jak wam pasuje. No, zdajemy sobie sprawę, że niektórzy pracują, więc nie mogą odebrać do południa, tylko bardziej już tak wieczorkiem. Pewnie, że tak.
Jaka forma kontaktu? Tutaj padło pytanie, czy na Telegramie, czy telefon. Możemy i tak, prawda? Na Telegramie też można dzwonić. Tak. Jak najbardziej. Jeżeli... Jak najbardziej możemy się skontaktować przez Telegram. Moi drodzy, Łukasz powiedział, że my dajemy od siebie 300%, więc ja teraz tak wam się przyznam, bez bicia, jak wielu osobom powiedziałam, ze względu na to, że ruszyliśmy oficjalnie z Instytutem Tradingu, ja obecnie, jak wiecie, zaprzestałam swojego tradingu właśnie w tym celu, żeby stworzyć grupy do Instytutu Tradingu, tak? Więc czekam, żeby ten miesiąc się skończył, tak? I od grudnia ruszam z tradingiem, ponieważ, jak wiecie, zazwyczaj grudzień to raj świętego Mikołaja, prawda? Więc ciekawy okres czasu do tradingu, więc macie jeszcze 2 tygodnie, żeby ze mną porozmawiać. A później, jak już będę pochłonięta tradingiem, Łukasz, no to ty będziesz musiał rozmawiać z traderami jedynie. Ja myślę, że nasi traderzy, jak nie tutaj, to tutaj gdzieś tam traficie na nas, jak nie na Karinę, to na mnie. Także złoto tutaj kocha święta, napisał. Pamiętajcie, że macie pełne wsparcie od nas, gdzieś tam na każdym kanale możecie nas znaleźć. Nie, no ale już tak zupełnie serio, no naprawdę, jak macie jakiekolwiek pytania, chcecie pogadać z nami, czy po prostu nas poznać, no to śmiało uderzajcie, tak? Czy mailowo, czy na Telegramie, czy gdzieś tam na Facebooku. Oczywiście wszędzie jesteśmy, nie? No jeżeli są jakieś pytania, to śmiało. Jeżeli nie ma pytań, no to co? Czekamy na pierwszych chętnych. Jutro będziemy się kontaktowali, także oczekujcie od nas telefonu. Tutaj w tym linku, który wam wysyłam, to jest taki prosty formularz. Zostawcie dane, my będziemy z każdą osobą się kontaktowali, no i pogadamy z wami o tym wszystkim. Padło pytanie o paczce edukacyjnej. Jakbyś, Karinka, mogła pokazać jeszcze paczkę edukacyjna Forex. Tak sobie wpiszcie na Google'ach, żebyś dla osób początkujących mówimy, nie? Jesteś, Karina, z nami? Jestem. Pokaż, okay. Pokaż paczkę edukacyjną. Ja dobrze, wyszłam... to ja pokażę, już wam pokażę, jak ją znaleźć i od czego zacząć w ogóle naukę, tak? Mówimy o osobach, które są pierwszy raz albo są początkujące. Wiadomo, każdy kiedyś zaczyna, więc trzeba zrobić to wszystko mądrze. Już wam pokazuję. Wpisujemy paczka edukacyjna Forex, tak? Ewentualnie ja wam wyślę linka, więc możecie sobie kliknąć, będzie szybciej. Proszę zobaczyć, to jest zbiór materiałów prawie 10 lat tutaj naszej aktywności w internecie, takiej bardziej edukacyjnej. Wszystkie zagadnienia i od tych początkujących, czyli jeżeli ktoś jest dopiero kilka miesięcy czy kilka tygodni, proszę się zapoznać z tymi punktami. Tak? Tutaj wszystko jest na zasadzie takich krótkich filmów do oglądania, do poczytania, kto jaką formę wybiera. Encyklopedia, bardzo rozbudowany dział taki no, teoretyczno-praktyczny. No i potem już się zaczyna, jak to się mówi, samo mięcho, tak? Czyli kilka miesięcy, jak już jesteście na rynku, no to wiadomo, trzeba poznać platformę, narzędzia, obsługę, zrozumieć, czym jest PIPS, dźwignia, depozyt i tak dalej, tych pojęć na początku się wydaje, że jest dużo, natomiast zobaczcie, że my wszystko podzieliliśmy na kilka takich odcinków bardzo, bardzo dokładnie, bo to jest i forma wideo, i forma do poczytania, bo udostępniliśmy PDF-y, prezentacje, przykłady, materiału jest dużo, natomiast pamiętajcie, jeżeli chcemy się dobrze przygotować, należałoby się z tym zapoznać, no i tutaj wszystko po kolei jest do oglądania, do poczytania, ewentualnie jakieś gotowe strategie, czyli PDF-y, konkretne rzeczy, gotowce tak zwane też tutaj są, konkretne rzeczy odnośnie mierzeń, geometrii rynkowych, nawet jakieś elementy wolumenowe, wszystko mamy. Live trading, pokaz naszych umiejętności na żywo, naszych wyników, wszędzie sobie to, wszystko możecie sobie to ocenić i pooglądać. Jeszcze raz wysyłam paczkę edukacyjna Forex. Pamiętajcie, to jest to chyba jeden z najlepszych w ogóle takich działów edukacyjnych. Tutoriali, prawda, startowych, tak, Łukasz. Tak, zobaczcie, bo to jest efekt pracy nie miesięcznej, rocznej, tylko prawie 10-letniej, bo to jest to wszystko, co my stworzyliśmy w sumie w polskim internecie w postaci webinarów, no, mojej działalności przez ostatnią dekadę. To jest naprawdę kupa materiałów. W godzinach to jest kilka tysięcy nagrań. I tak? Są to darmowe tysięcy. Materiały. I to jest wszystko za darmo. Pamiętajcie, to jest wszystko za darmo. Także no, proszę o tym pamiętać, że to jest kawał solidnej wiedzy. Dobrze, jakieś pytania na koniec? Jeżeli są, to śmiało. Okej, widzę, że paczka już wam się podoba, odczytujecie już, widzicie, że jest dużo materiałów. No, pomalutku, ja już przerabiać sobie. E-maili dostałam, Łukasz, mój ja Telegram też widzę, już że na naszym Telegramie czerwony.
od nadmiaru wiadomości. Ile jest zainteresowania? No cieszymy się. Bardzo fajnie, że jesteście z nami. Chcecie się edukować, chcecie robić to mądrze. No i po to robimy takie akcje edukacyjne, prawda? Żeby ten trading podnosić gdzieś tam na coraz wyższy poziom. Łukasz, jeszcze jedną rzecz chciałam dodać. Tutaj dla... Tak już od siebie, moi drodzy, jeżeli mamy tutaj traderów w szkole Fibonacci Team School, młode osoby, czy w średnim wieku, wiek tutaj nie ma granic, tak? Myślicie, żeby zmienić swoje życie, czyli nie jedynie stać się profesjonalnym traderem, tak? I jedynie, prawda, postawić wszystko i wszystkie karty na trading, ale jednak zmienić przykładowo swoją pracę. Pamiętajcie, że takie warsztaty tradingowe, gdzie zdobędziecie tak profesjonalną wiedzę, tak jak wspomniałam wcześniej, otworzy wam drzwi na całym świecie, czyli osoby, które władają językiem angielskim na wysokim poziomie, mogą zmienić swoją dotychczasową pracę i później przykładowo pracować dla jakiegoś światowego brokera, moi drodzy, więc albo myślę, taka forma, tak. Prawda? Albo jeżeli stajemy się niezależni w kontekście tego, że się nauczymy tradingu, poznamy techniki, narzędzia, to ten zawód możemy wykonywać z dowolnego miejsca. Dokładnie, mieszkając z dowolnego w Polsce, miejsca, tak jak ja w Częstochowie, ja mogę robić, pamiętajcie, dokładnie to samo, będąc Ukrainy na Cyprze. Mogę robić dokładnie to samo, będąc, nie wiem, w Azji, w Stanach Dubaju, Zjednoczonych, gdziekolwiek. W Dubaju, gdziekolwiek, tak? Bo ja biorę laptopa czy laptopy ze sobą, tak, żeby mieć komfort pracy i co, mam na umiejętności, mam narzędzia i dalej traduję, jestem samodzielny, tak, jestem niezależny. Także to jest naprawdę bardzo duży atut tego zawodu, którego chcemy was nauczyć. Proszę być tego świadomym, bo to naprawdę daje przepustkę do tego współczesnego tak świata. Tak jak wiecie, nie? Moi drodzy, ja jestem po chemii, studiowałam chemię organiczną. Tak naprawdę powinnam siedzieć w laboratorium kryminalistycznym i sobie tam, prawda, badać pewne rzeczy, a jednak trading zmienił moje życie, tak? Więc no, 7 lat temu jeszcze bym, no, nigdy w życiu bym nie pomyślała, że w tak młodym wieku będę w tym miejscu, gdzie jestem teraz, więc naprawdę uważam, że warto uwierzyć w siebie, warto zainwestować w swoją edukację, ponieważ za parę lat możecie być bardzo mile zaskoczeni, więc myślę, że tym aspektem miłym możemy zakończyć. Ja też może dzisiejszy dodam jeszcze coś webinar. Od siebie, że jestem w tym biznesie 13 lat, 10 lat zawodowo, bo wiadomo, 2-3 lata się uczyłem jeszcze na studiach. Także ten czas też starałem się jakoś mądrze wykorzystać i powiem wam, że po tych 13 latach nie zamieniłbym tego zawodu i tego biznesu na żaden inny. Więc to też niech będzie takie przesłanie i pamiętajcie o tym, że ten zawód się pod tym jest Łukasz. Naprawdę, wiadomo, czasem stresujący, no bo chodzi o pieniądze, czasem są lepsze okresy, czasem jest gorsze. Normalne, tak jak w życiu czy w biznesie, ale jakby tak wszystko zsumować i wziąć te plusy i minusy, to zdecydowanie więcej jest naprawdę na plus. Także to jest wyjątkowy zawód dla, bym powiedział, chyba no, wyjątkowych ludzi, tak? No, bo to nie jest zawód dla każdego, pamiętajmy o tym. No i co, myślę, że tym miłym akcentem możemy pomalutku kończyć. Drugim miłym akcentem możemy zakończyć. Więc tak, moi drodzy, ja słyszę się od jutra z wami. Zacznę po kolei po prostu kontaktować się z osobami, które do mnie napisały na Telegramie, czy napisały e-mail, więc z każdą osobą umówię się na taką rozmowę kwalifikacyjną. Również proszę piszcie do Łukasza. I co, dziękuję wam za dzisiejszy czas, za miłe spotkanie jak zawsze i życzę wam miłego wieczoru. Do usłyszenia. Dziękujemy kochani. Również, dziękuję Kajna za przybycie. Dzięki, Łukasz. Prawie 500 osób znowu było, także jak dziękujemy zawsze. Za tak dużą frekwencję. No i fajne jest, miłe to, że poświęcacie jednak godzinkę na to, żeby tutaj z nami być razem i wspólnie się doskonalić w tradingu. Także to nas bardzo motywuje. Dziękujemy. Trzymajcie się ciepło. Miłego wieczoru. Wieczoru. Pa, pa. Do jutra. Cześć.